serdecznie panu trenerowi. 3 punktów zwycięstwa. Wygrał zespół na pewno lepszy. Natomiast o większym potencjale kadrowym. Natomiast ja myślę, że gdy dostałem czerwoną kartkę w 30 minucie, była to decyzja zbyt pochopna dla mnie. Jest to drugi faul tego zawodnika. Drugi faul w obrębie kilku minut i decyzja dla mnie jest niezrozumiała. Również w 35 minucie uważam, że Wacławczyk był faulowany w polu karnym i jest karny ewident. Na pewno to nie zmieni faktu meczu, bo zespół Górnika był zdecydowanie lepszym, szczególnie gdy graliśmy w 10. Natomiast no, szukaliśmy jeszcze kontry po przerwie w ustawieniu 4-4-1. Szukaliśmy kontry, a bramki jakie padły, padły w błędach indywidualnych moich zawodników Piekarskiego i Bas. Buzała po meczu z Polonią Warszawa doznał urazu. No i myśleliśmy, że ewentualnie może dojdzie, ale niestety uraz się po prostu okazał no, bardzo nieprzyjemny. Myślę, że około 10 dni przerwy. Natomiast Bożok no, bardzo nieszczęśliwie, ponieważ na rozruchu przedmeczowym naciągnął przywodziciel i niestety nie mogłem skorzystać. Ale jeszcze wracając do meczu, reasumując, po takiej klęsce 5-0, jaką dostaliśmy od Polonii Warszawa, naprawdę szacunek duży dla moich zawodników, którzy podjęli walkę w tym meczu, pomimo nawet gdy 10. Na ławce rezerwowych miał pan tylko jednego nominalnego napastnika, Bartka Bartosiaka. Musi być w fatalnej formie, skoro zdecydował się pan na wystawianie na szpicy Tomasza Wróbla, czyli pomocnika. No, Tomka Wróbla znam o tyle, że potrafi zagrać ofensywnie. Jego doświadczenie, jego szybkość, no widział pan chyba, że po przerwie Tomek stworzył sobie sam indywidualnie 2 akcje bramkowe, gdzie mało brakowało, mógł skończyć to na 2-1 w solowych indywidualnych akcjach. Natomiast no, Bartosiak jest to zawodnik, który mało gra w tej chwili i ja będąc na treningach w ciągu tygodnia obserwuję jego zachowanie i uważałem, że należy Tomka, a nie jego wystawić.